Niektórzy nazywają je chińskimi bajkami, inni nie wiedzą, czym różnią się od mangi. Filmy anime, bo o nich mowa, to temat dzisiejszego odcinka. Nazywam się Jakub Popielecki i wybrałem dla Was 7, moim zdaniem najlepszych, pełnometrażowych animacji z Japonii. Zapraszam! Na początek najświeższy film w moim zestawieniu. Produkcja studia 4 stopnie Celsjusza, które pracowało m.in. przy Animatrixie. Moją listę otwiera Tekken King Creed. To, co uderza najpierw, to olśniewająca wizja miasta. Tekken King Creed dowodzi, jak wielka jest kreacyjna moc anime. Kto raz odwiedzi tętniącą życiem metropolię zwaną Miastem Skarbów, ten już na zawsze będzie miał ją w pamięci. Wrażenie robi też oryginalna kreska. Dowód na to, że japońska animacja to nie tylko wielkie oczy i nastroszone fryzury. Najważniejsza w Tekken King Creed jest jednak relacja między parą głównych bohaterów. To tu zlokalizowane jest serce filmu. To tu tkwi też sedno uduchowionego przesłania. Imiona chłopców, biały i czarny, odsyłają przecież do symbolu yin i yang. W rezultacie dostajemy niezwykle dynamiczne widowisko z filozoficznym rozmachem. Takie połączenia tylko w anime. Na pozycji 6 anime w swoim najdziwniejszym wydaniu. Panie i panowie, oto End of Evangelion. Jeśli ktoś nie zna serialu Neon Genesis Evangelion, już śpieszę z pomocniczym porównaniem. Wyobraźcie sobie, że Terrence Malick stanął za kamerą Pacific Rim. Przyznacie, że brzmi to co najmniej intrygująco. Pełnometrażowy film, który stanowi zwieńczenie serialu, jest jednak jeszcze ciekawszy. I jeszcze dziwniejszy. Reżyser i scenarzysta Hideaki Anno, zamiast dopinać wątki i odpowiadać na pytania, mnoży tylko kolejne zagadki. Gigantyczne roboty walczą z tajemniczymi stworami, bohaterowie histeryzują, a wszystko ubrane jest w mistyczną symbolikę. Po obejrzeniu End of Evangelion zapewne nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale będziecie chcieli obejrzeć to jeszcze raz. Filmy anime potrafią też wzruszać do łez. Najlepszy przykład na miejscu 5. Grobowiec świetlików. Pokażcie mi drugą animację, która przypomina raczej dzieła włoskiego neorealizmu niż jakąkolwiek produkcję dla dzieci. Grobowiec świetlików dowodzi, że kreskówka nieraz lepiej nadaje się do poruszania poważnych tematów niż film aktorski. Historia rodzeństwa, które musi radzić sobie w kraju ogarniętym wojną, opowiedziana jest tu po mistrzowsku. Reżyser Isao Takahata nie sili się na melodramatyzm. Prowadzi narrację spokojnie, z uwagą na detal. Po prostu obserwuje codzienność bohaterów i pokazuje, jak dziecięca beztroska przeplata się z grozą wojny. Macie jakichś znajomych, którzy lekceważą anime jako głupie chińskie bajki? Ten film zamknie im usta, a potem złamie ich serca. Satoshiego Kona, twórcy tak świetnych filmów jak Paprika czy Millennium Actress, nie mogło w moim zestawieniu zabraknąć. Z jego filmografii wybrałem jednak inny tytuł. Perfect Blue. Perfect Blue to thriller, który ciężarem gatunkowym dorównuje filmom aktorskim. Chociażby dziełom Hitchcocka. A przy okazji wytycza nowe kinowe ścieżki, którymi podążali potem tacy twórcy jak Darren Aronofsky. Nie ma tu narracyjnych uproszczeń i kreskówkowych skrótów myślowych. Jest za to brawurowo wykreowany nastrój paranoi. Kon opowiada historię aktorki i byłej gwiazdki pop, której fikcja zaczyna mieszać się z rzeczywistością. To jednak nie tylko rasowy horror, ale i intrygujące studium kobiecego wizerunku w mediach. W Perfect Blue znajdziemy przecież krytykę japońskiej słabości do rozseksualizowanych nastolatek. Proszę Państwa, oto samoświadome anime. Jak zapowiada już tytuł filmu, perfekcja. Wkraczamy na terytorium żelaznych klasyków. Podium otwiera film, bez którego nie powstałby Matrix, a gatunek anime zapewne nie byłby tak popularny.
Ghost in the Shell. To, że Japończycy czują się w tonacji cyberpunk jak ryby w wodzie, wiedzieliśmy jeszcze przed premierą Ghost in the Shell. Film Mamoru Oshiego po prostu dopełnił formalności. Ale jak to zrobił? Jest tu olśniewająca animacja i nieoczywista, ale trafiona w punkt ścieżka dźwiękowa. Jest przekonująca wizja metropolii przyszłości. Jest zapierająca dech w piersi akcja. Jest medytacja nad granicą między człowiekiem a maszyną. No i jest jedna z najciekawszych bohaterek w historii kina science fiction. Major Motoko Kusanagi, bo o niej mowa, z równą pasją zadaje ciosy karate i strzela z karabinu maszynowego, co mierzy się z kartezjańskimi pytaniami. To ona jest duchem w tym wspaniałym filmowym pancerzu. Miejsce drugie należy do ekranizacji jednego z najlepszych komiksów w historii, czyli do Akiry. Oto film, który skrystalizował gatunek anime i wyznaczył jego standardy na przyszłość. Katsuhiro Otomo wziął na tapetę największe fetysze japońskiej popkultury i połączył je, tworząc nową, ikoniczną jakość. Wizja świata Akiry płynie wprost z narodowej traumy nuklearnej. Japońska fascynacja technologią łączy się tu z cielesnym horrorem oraz motywem nadprzyrodzonych mocy. A na pierwszym planie mamy ujmującą opowieść o trudnej męskiej przyjaźni. No i nie można zapomnieć o tym, jak ten film wygląda. Dzięki brawurze animatorów, sceny motocyklowych pościgów czy finałowy pojedynek Kanedy i Tetsuo to dziś klasyka. I to wciąż żywa. Mimo niemal 30 na karku, Akira wciąż robi wrażenie. Jeśli myśleliście, że zapomnę o Hayao Miyazakim, to się grubo pomyliliście. Pozostaje jedno pytanie. Który film mistrza wybrałem? Nie Nausicaę z Doliny Wiatru, nie Totoro, nawet nie Spirited Away. Tytuł najlepszego anime w historii rezerwuję dla księżniczki Mononoke. Hayao Miyazaki szanuje swojego widza, szanuje swoich bohaterów i szanuje środowisko. Dlatego księżniczka Mononoke, choć jest baśnią fantasy, jest też dojrzałą przypowieścią o utracie niewinności i o kosztach postępu cywilizacyjnego. Miyazaki tworzy jaskrawe opozycje. Natura albo kultura, człowiek albo zwierzę. Ale stroni od prostych, czarno-białych rozwiązań. Każdy z jego bohaterów ma swoją rację. Szlachetny książę Ashitaka, przedsiębiorcza Lady Eboshi, czy rozgniewana, wychowana przez wilki San. Ale choć Miyazaki jest wielkim humanistą i ekologiem kina, to przede wszystkim wielki wizjoner. Księżniczka Mononoke da wam do myślenia i wzruszy was do głębi. Przede wszystkim jednak zachwyci was nieskrępowaną wyobraźnią swojego twórcy. Dla takich filmów warto oglądać filmy. Kto liczył na Tsubasę, Pokemony czy Czarodziejkę z Księżyca, ten pewnie się zawiódł. To jednak przede wszystkim gwiazdy seriali, a ja skupiłem się przecież na pełnometrażowych filmach anime. Dajcie jednak znać w komentarzach, czy nie przegapiłem czegoś ważnego. Sayonara!